Cześć, tu Bartek z Road Racing. Od czasu do czasu nagram Wam też zapowiedź testu, który się ukaże, nad którym teraz pracuję. Tym razem będzie to test opon gravelowych. Continental Terra Speed na tyle i Continental Terra Trail na przednim kole. Tak wygląda bieżnik Terra Traila. Wyższe troszeczkę boczki, drobny bieżnik na środku, a ten bieżnik jest bardziej okrągły, drobniejsze klocki, szybsza opona. Jestem z Ridleyem dzisiaj w Borach Dolnośląskich na takiej delikatnej przejażdżce wieczornej i tworzy się już materiał o tych oponach. Tych opon do przetestowania mam więcej, są różne marki, jest Panaracer na przykład, gravelowy, i gravel na pewno będzie istotną częścią, no jest istotną częścią tego kanału, no bo kolarze szosowi z definicji, tak jak tutaj widzicie, lubią kierownicę z barankiem i w terenie śmigają często na takich rowerach. Oczywiście mamy też górale, większość z nas ma górale, ale ten gravel jest jakby troszeczkę bliższy szosie. Ale wracając do tematu, o tych oponach Continentala, na których przejechałem już ponad 1000 km, generalnie w każdych warunkach, bo czekałem i na porządne błoto, i na mrozy, i na jazdę po zamarzniętych koleinach. Wszystko to już było grane, jest teraz suchy shooter, suche piaski, to też jest tutaj obczajone. I szykuję materialik specjalnie dla Was i wrzucę taką krótką zajawkę, żebyście wiedzieli, czego się można w najbliższej przyszłości spodziewać. Podpowiem też, że trwają testy kół Evonlite, bardzo ciekawe, na naprawdę dużych mocach. Takich mamy kolarzy w road racingu, że można sobie na to pozwolić. I działamy po to, żebyście mieli fajny content, ciekawy i wciągający. Na tym mi bardzo zależy. Zapraszam jeszcze na kawałek przejażdżki po Borach, bo jest co pokazać. To są świetne warunki do gravela, to są warunki na wyścig gravelowy i myślę, że kiedyś go zorganizujemy w tym miejscu. Korzystając z okazji, nagrałem takie krótkie ujęcia z ręki specjalnie dla Was. Trzymajcie się, cześć, pamiętajcie o subskrypcji i tych wszystkich fajnych rzeczach. Trzymajcie się, hej! Tak pięknie jest w Borach Dolnośląskich o tej porze roku. Właśnie w tym miejscu, już dawno dosyć temu, przy okazji omówienia Accenta i Ridleya Kanzo Speed, opowiadałem Wam o tym, jak tu pięknie jest wiosną, taką wcześniejszą trochę. Teraz mamy co prawda czerwiec, ale tak realnie, no to chyba jeszcze może jest dziebełko przed koniec maja przez te zaburzenia w pogodzie. No są tu szutrówki, jest klimat niesamowity na gravel i ja myślę, że my to kiedyś wykorzystamy. A tak fajnie się prezentują te opony na rowerze. Dojeżdżam do autostrady A4, ona tu idzie pod tym duktem, a ja sobie jadę w prawo, już powoli w kierunku domu. Słoneczko zachodzi. Jest po prostu przepięknie. Taki koniec dnia po wszystkich obowiązkach. To jest czyste marzenie kolarza. Jeszcze kawałek wideo dla Was z szutróweczek tutaj w Borach. Zrobię Wam taki w ogóle dłuższy film. Co tutaj jest w temacie gravela dostępne? To są takie historie, co na przykład autostrady gravelowe z krzyżówkami. No możecie mi teraz nie wierzyć, jak zobaczycie, to uwierzycie. Ale ścieżek takich tutaj jak to dróg, to jest cała masa, to są kilometry takich dróg. No i niektóre są w dużo lepszym standardzie, bo są po prostu nowe. Także tu nie ma żadnych tam traw na środku, czy coś, jest szuterek, igła. Tak to tutaj wygląda z perspektywy koła i opony, o których będę Wam robił materiał. I tak jak mówiłem, tych materiałów będzie więcej. Mamy jeszcze inne opony do przetestowania. Chcę takie kompendium. Opona to jest mega ważna rzecz w rowerze, tak samo jak koła. I inne tematy, ale to już nie na dzisiaj. Okej, rower przyspiesza, także chowam telefon i lecę do domu.